Dzień dobry, tu Sebastian Górski, redakcja Komputer Świat. Mamy dzisiaj dla Was fantastyczną gierkę, która nazywa się Voxel Rush. I to jest gierka zrobiona przez młodego, zdolnego polskiego programistę Rafała Wilińskiego. Będziemy chcieli go troszeczkę przepytać na temat tej gierki, natomiast teraz pokażemy Wam, na czym to cudo polega i dlaczego jest tak bardzo wciągające. Jak widzicie, jestem w samym środku kataklizmu, który nazywa się Voxel Rush i to jest taki racer w środowisku 3D, tak zwany nieskończony racer, czyli po prostu no mamy oczywiście jakieś tam misje do wykonania, tak? Natomiast no, najlepszy wynik osiąga się poprzez unikanie tych przeszkód, które się pojawiają na drodze, zbieranie różnych bonusów. Tak jak widzicie, tutaj mamy taki bonus, który nam spowalnia czas i mamy więcej czasu na reakcję. I bonusy zdobywa się też za bardzo bliskie wyminięcie tych przeszkód, które się pojawiają na naszej drodze. No i musimy po prostu przetrwać też przy okazji różne takie właśnie kataklizmy, które się pojawiają po drodze. Teraz mamy na przykład trzęsienie ziemi. Gra wykorzystuje akcelerometr tylko i wyłącznie. Znaczy nie mamy żadnych kontrolek na ekranie, które by pozwalały sterować rozgrywką. Czuć tutaj rzeczywiście bardzo dobrze to przyspieszenie. Jeżeli pochylimy telefon, to od razu widać, że nasza prędkość wzrasta. Jeżeli pochylimy telefon do siebie, to wtedy troszeczkę hamujemy, ale i tak tempo tej rozgrywki jest, można powiedzieć, błyskawiczne. Są takie historie, kiedy na przykład ekran zaczyna nam się obracać dookoła własnej osi i wtedy przejście przez te bloczki jest niemalże niemożliwe. Ale dostajemy oczywiście różne bonusy, które są po drodze, jeżeli je uzbieramy. No i o właśnie, to jest to, o czym mówiłem. To jest absolutny kosmos, żeby sobie teraz wszystko w głowie poprzestawiać i spróbować nie trafić w żaden z tych bloczków. No i tak można siedzieć godzinami, słuchajcie. Tu jeszcze są jakieś dodatkowe bonusy, które można zawsze zgarnąć. Oczywiście gra wykorzystuje też system mikropłatności, jeżeli chcecie, aczkolwiek powiem Wam, że ona jest tak zrobiona, że w zasadzie nie potrzeba z nich korzystać, żeby mieć po prostu fun. Co najlepsze, o właśnie, tu straciłem combo, które wcześniej mi się udało zrobić. Co najlepsze, gra ma tryb multi i w tym trybie możemy oczywiście się ścigać z różnymi innymi graczami. Z tego co wiem, w tej chwili ta aplikacja została pobrana już niemalże 500 000 razy, więc to są naprawdę bardzo dobre statystyki. Bardzo fajnie się w to gra. Ja się nie mogę oderwać i nie mogę przestać w to grać i nie wiem, co więcej mam powiedzieć, bo mówienie podczas grania jest dosyć trudne. Więc może po prostu już przestanę mówić i oddam się spokojnie grze. Oddam się grze spokojnie, bo teraz mam wolniejszy czas, a teraz mam znowu normalny czas, proszę bardzo. Trzęsienie ziemi. Fantastyczna rzecz. Mam jakiś trotl.